Dzień dobry. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy na antenie Telewizji Republika. Witam Państwa bardzo serdecznie. Spoglądam w stronę zegara. 7:16 i 4 sekundy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami są Aleksandra Prorok. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jest z nami Marian Kowalski. Za chwilę będzie nas jeszcze więcej. Witam Was bardzo serdecznie. No jak minął weekend, to w wypadku pani Aleksandry Prorok wiemy, bo widzieliśmy na konwencji. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości za nami w ten weekend. Pokazywaliśmy ją na antenie. Jak wrażenia? No tak, atmosfera na miejscu była naprawdę fantastyczna. Dużo samorządowców, tych doświadczonych, ale również tych młodych, więc faktycznie mogę ocenić bardzo dobrze te konwencje, ale na szczęście w weekend znalazłam też chwilę na czas z rodziną, rozmowy z mieszkańcami Woli, więc to był taki aktywno, też trochę spokojny weekend, więc oceniam go bardzo dobrze. No cóż, o tym, co w weekend się działo, to będziemy mówić. Będziemy również mówić o tym, co właśnie zaczyna się. Marian Kowalski, jak po weekendzie? No też w atmosferze wyborczej, bo nasz kandydat na prezydenta, pan Derewenda, prosto z tych wydarzeń warszawskich wpadł do Lublina na spotkanie ze swoimi zwolennikami. No i też mieliśmy takie otwarte spotkanie już w ramach kampanii wyborczej. No cóż, Marian Kowalski również ze swoim programem w ten weekend na antenie Telewizji Republika. Zdaniem Kowalskiego zachęcam, bo tam bardzo ciekawie Marian Kowalski mówi o rzeczach, które również przewijają się przez nasze spotkania w programie Michał Rachoń. Jedziemy. Cezary Gmyz za chwilę do nas dołączy, za chwilę się z Cezarem połączymy. W Berlinie, szanowni Państwo, wszystko wygląda na to, że dzieją się i rozpoczynają się właśnie dziać bardzo ciekawe rzeczy. 6 marca w Warszawie, a wszystko na to wskazuje, jak już wspomniałem, że od dziś w Berlinie rozpoczynają się kolejne masowe protesty rolników przeciwko europejskiej polityce Zielonego Ładu. Tak wygląda zdjęcia z dróg dojazdowych do Berlina z ostatniej nocy. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądało to w dzień. Nasze ekipy są w Berlinie, szanowni Państwo. Myśmy przenieśli naszych reporterów z Mołdawii do Berlina i dziś nasza ekipa jest już tam na miejscu, więc pokażemy, jak wygląda to, co no, wszystko na to wskazuje w nocy. Już się rozpoczęło. Protesty, które w całej Europie trwają, w Polsce trwają od wielu tygodni. Wszystko na to wskazuje, że będą trwać dłużej. Związane są właśnie z polityką europejskiego Zielonego Ładu. Związane są z realizacją pomysłów, które przegłosowane zostały w Unii Europejskiej przy sprzeciwie Polski, nawet przy wyłączeniu Polski z części tych przepisów za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Skutkiem wprowadzenia w Unii Europejskiej tej polityki europejskiego Zielonego Ładu jest podwyższenie kosztów produkcji, a co za tym idzie wysokości cen w zasadzie we wszystkich dziedzinach życia. Rolniczy Zielony Ład jest bowiem tylko częścią polityki zeroemisyjności Europy, która zakładać ma i zakłada, że podatkami w gruncie rzeczy do tego się to sprowadza. Obciążone będzie wszystko od transportu samochodowego, lotniczego, paliw kopalnych, budownictwa, w tym podatki od nowo budowanych domów i konieczność przebudowy tych istniejących, aż po opodatkowanie sektora energetycznego, co w sumie skutkować będzie radykalnym wzrostem kosztów funkcjonowania zwykłych ludzi. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że rządzący w tej chwili polscy politycy wspierają politykę Zielonego Ładu, próbując przekonać nas wszystkich, że ta samobójcza polityka miałaby być dla nas rzekomo korzystna. Słyszeliśmy to w ostatnich godzinach z ust polityków partii Szymona Hołowni. Bardzo proszę. Trzeba z ludźmi uzgadniać, jak chcą żyć. Trzeba im proponować, a jeżeli mają z tym kłopot, to wspierać ich przy użyciu tych pieniędzy, które dzisiaj najwyraźniej nie idą tam, gdzie powinny iść.
My będziemy Zielonego Ładu bronić, natomiast będziemy, mówię o Polsce 2050, natomiast będziemy go bronić, jeżeli będzie prowadzany w taki sposób, w który da sobie samemu szansę. W którym, wiedząc o tym, jakie dzisiaj mamy problemy i jakie dzisiaj mamy wyzwania, będzie wprowadzany tak, żeby nie obniżyć naszego bezpieczeństwa w innych obszarach. Coś trzeba być może odłożyć na chwilę później. Coś trzeba być może jeszcze głębiej przedyskutować. Tak, żebyśmy wszyscy byli przekonani, że chcemy razem zrobić tę robotę. Przepraszam, ktoś z tego coś rozumie? My będziemy bronić Europejskiego Ładu, ale tylko pod warunkiem, że on sam sobie da szansę być wprowadzania tak i tak dalej. Proszę Państwa, partia Polska 2050 nazwana została po prostu w ten sposób właśnie od Zielonego Ładu, od pojęcia Fit for 55, od pojęcia zeroemisyjności, dlatego że rok 2050 to 2,50 w nazwie. Polska 2050 jest pewnym granicznym terminem, w którym wyznaczony jest ten horyzont czasu zeroemisyjności Europy, czy tam jej ograniczenia w zależności od wersji, czy to Fit for 55, czy to Fit for 90, w zależności od tego, która akurat z ambitnych polityk europejskich jest realizowana. Partia Szymona Hołowni jest po prostu partią Zielonego Ładu, jest po prostu partią całej tej szaleńczej, samobójczej dla polskiej gospodarki polityki. O tym, że to ugrupowanie wspiera pakiet Fit for 55 i Zielony Ład, w tym Europejski Zielony Ład w rolnictwie, słyszeliśmy również z ust przedstawicieli tej konkretnej partii na naszej antenie w ten weekend. Dobro rolników może oznaczać dokładnie wspieranie również polityki Zielonego Ładu, bo większość gleb w Unii Europejskiej jest zniszczona bardzo intensywną gospodarką. Ta bardzo intensywna produkcja spowodowana jest tym, że używamy coraz więcej nawozów sztucznych i coraz więcej pestycydów. To nasze jedzenie za chwilę będzie niejadalne. Chciałabym podkreślić, że Zielony Ład to jest troska o naszą planetę i od tego nie uciekniemy, jeśli będziemy ciągle twierdzili, że to jest ideologia. Marek Balt oczywiście nie jest przedstawicielem Polski 2050, ale ta druga wypowiedź to wypowiedź przedstawicieli Polski 2050. Również słyszeliśmy to kilkukrotnie na naszej antenie. Warto również zaznaczyć, że ugrupowania lewicowe, a Marek Balt jest przedstawicielem ugrupowań lewicowych w Parlamencie Europejskim w tej sprawie, idą de facto ręka w rękę z ugrupowaniem Szymona Hołowni. Zresztą nie tylko ci dwaj członkowie koalicji, która sprawuje władzę w Polsce od 13 grudnia, w tej sprawie mają jednolity pogląd. W tych sprawach na przestrzeni lat również jednoznacznie wypowiadał się Rafał Trzaskowski, choćby w trakcie swojego wystąpienia, w trakcie imprezy Campus Polska, gdzie wskazywał, że to rządy Platformy Obywatelskiej, zwycięstwo wyborcze ma być drogą do realizacji tego rodzaju polityk. Ta część Zielonego Ładu, która była przygotowana, jeżeli chodzi o rolnictwo, nie była dobrze przygotowana, a tego, czego najbardziej ludzie nie lubią, to hipokryzja. To tak, faktycznie tego ludzie nie lubią. Warto zatem przyjrzeć się, co na temat skutków wprowadzania Zielonego Ładu dla polskiego rolnictwa mają do powiedzenia naukowcy. W roku 2021 think tank związany z tygodnikiem Polityka przygotował raport, który do dziś dostępny jest w sieci, który analizuje trzy scenariusze realizacji Europejskiego Zielonego Ładu właśnie w kwestii rolnictwa i opisuje skutki, jakie jego realizacja przyniesie dla polskiej wsi, szerzej dla całej polskiej gospodarki. Tak wygląda strona tytułowa tego dokumentu. Autorzy analizowali trzy badawcze scenariusze wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, w tym scenariusz pełnej jego realizacji. To właśnie ten scenariusz jest podstawą informacji, z którymi warto się zapoznać. Po pierwsze, wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu skutkować będzie wzrostem kosztów produkcji i spadkiem wydajności polskiego
rolnictwa. W roku 2030, który jest tutaj analizowany i wskazywany, spadek wydajności produkcji rolnej przy wprowadzeniu Europejskiego Zielonego Ładu wynosiłby 13% w stosunku do średniej z lat 2017-19. Oznaczałoby to realne cofnięcie się polskiego rynku rolnego, a w samym dokumencie czytamy, że oznaczałoby to, i tutaj cytat z dokumentu, symulowany spadek produkcji obejmie najistotniejsze w skali kraju uprawy, a więc ten stan rzeczy może mieć przełożenie na spadek bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze fizycznym. Może nastąpić fizyczne ograniczenie dostępności niektórych produktów. Spadek produkcji z dużą pewnością wywoła wzrost cen żywności, piszą autorzy. Sytuacja ta niekorzystnie odbije się na finansach konsumentów, szczególnie gorzej sytuowanych, dla których wydatki na żywność stanowią istotny udział w ich budżetach domowych. Szacowany spadek wielkości produkcji uzyskiwanej nadwyżki oraz dochodów prawdopodobnie pogorszy sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych prowadzących analizowane uprawy. To koniec cytatu. W raporcie Polityka Insight czytamy również, że spójrzmy na sam dokument. Spadek dochodów rolników będzie prawdopodobnie jeszcze niższy i wyniesie około 11%. Przyczyni się do tego również konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z implementacją technik rolnictwa precyzyjnego, piszą autorzy. Szacunek ten nie uwzględnia jednak bardzo prawdopodobnego wzrostu kosztów innych kosztów pośrednich, energii elektrycznej, gazu, oleju napędowego, opałowego oraz wynagrodzeń. Jak również czytamy w raporcie, tu jeszcze jeden fragment. Wzrost kosztów produkcji rolnej przełoży się również na wzrost cen żywności dla ludzi, którzy nie są rolnikami. Autorzy piszą, że spadek wydajności produkcji przełoży się na nieuchronne wzrosty cen produktów rolnych, a to spowoduje ogólny wzrost cen, który odczują wszyscy. Autorzy wskazują, że wydatki Polaków w 25% to wydatki na żywność, więc Polacy odczują skutki Zielonego Ładu w najwyższym stopniu. A konkretnie odczują to Polacy o najniższych dochodach. Kolejny fragment dokumentu, to cytat. Najbardziej dotkliwe mogą być wzrosty cen zbóż, które przełożą się na podwyżki cen chleba i innych wyrobów mącznych, a także pośrednio poprzez wzrost kosztów ponoszonych przez producentów na zakup cen mięsa, mleka, jaj. I dalej, tu cytat znowu, ponieważ dotyczy to wszystkich sektorów gospodarki, wpłynie też na koszty producentów żywności związane z energią czy usługami komunalnymi, co w rezultacie dotknie najuboższą część społeczeństwa, dla której zakup produktów spożywczych stanowi największy udział w wydatkach konsumpcyjnych. To koniec cytatu. Autorzy twierdzą również, że wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu obniży konkurencyjność polskiego rolnictwa. Piszą o tym w ten sposób. Pogorszy się międzynarodowa konkurencyjność polskiego rolnictwa. Będzie to rezultat równoczesnego wzrostu cen polskich surowców rolnych w relacji do ich zagranicznych odpowiedników, zwłaszcza produkowanych poza Unią Europejską, oraz obniżenia możliwości wytwórczych rolników w związku z opisanym powyżej spadkiem produkcji roślinnej. Koniec cytatu. Z tym efektem, proszę Państwa, mamy do czynienia już w tej chwili, jest rok 2024. To właśnie przeciwko temu, tej konkurencji spoza Unii Europejskiej, protestują na ulicach rolnicy. Autorzy raportu z roku 2021 wskazują, że odwrócenie skutków Europejskiego Zielonego Ładu wymagałoby wsparcia ze strony państwa polskiego oraz Unii Europejskiej. Ta polityka musiałaby przynieść właśnie wsparcie Unii Europejskiej i państwa polskiego, żeby nie odczuli tego polscy rolnicy. Piszą o tym tak. Minimalizacja negatywnych skutków wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu wymagać będzie wsparcia finansowego i merytorycznego dla rolnictwa ze strony państwa i Unii Europejskiej. Jak wiemy, w tej chwili mamy do czynienia z procesem dokładnie odwrotnym. To Unia Europejska wzmacnia i przyspiesza niszczenie polskiego rolnictwa poprzez niekontrolowane otwarcie europejskiego rynku na towary spoza Unii.
to towary, które nie są obłożone wszystkimi tymi wymaganiami Europejskiego Zielonego Ładu. Autorzy raportu w konkluzji stwierdzają, że polskie rolnictwo po prostu nie jest gotowe do wdrożenia Zielonego Ładu. Raz jeszcze spójrzmy. Polskie rolnictwo nie jest przygotowane do pełnego wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu. Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce jest jedną z najniższych w Unii. To rezultat rozdrobnienia agrarnego, a także niższej niż w krajach Europy Zachodniej jakości gleb oraz krótszego okresu wegetacji. W rezultacie, aby utrzymać konkurencyjność na poziomie unijnym czy konkurencyjną na poziomie unijnym wydajność produkcji rolnej, niezbędne jest wyższe zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. W takiej sytuacji konieczność redukcji ich stosowania w polskim rolnictwie będzie skutkować większym spadkiem produkcji niż w rolnictwie krajów Europy Zachodniej czy Południowej. Dalej czytamy również, skutkiem tego w małych gospodarstwach spadek produktywności i dochodów rolników będzie jeszcze głębszy od krajowej średniej, co może prowadzić do nieuzasadnionej ekonomicznie i ekologicznie, na przykład prowadzącej do spadku bioróżnorodności, ekstensyfikacji produkcji, a nawet zagrażać finansowym podstawom ich funkcjonowania. Krótko mówiąc, naukowcy, którzy opisywali cały ten proces, naukowcy, których trudno podejrzewać o sprzyjanie polskiemu ruchowi konserwatywnemu, tygodnik Polityka i jego think tank nie jest przecież ideologicznie w jakikolwiek sposób bliski środowiskom konserwatywnym, a nawet w pewien pozytywny, przychylny sposób patrzy na sprawy dotyczące polityki klimatycznej. Skonstruował raport na podstawie współpracy z naukowcami, z którego wynika, że w gruncie rzeczy wprowadzenie Europejskiego Ładu może po prostu zagrozić w ogóle sensowności funkcjonowania rolnictwa w Polsce. Może zagrozić finansowym podstawom istnienia rolników jako przedsiębiorców, milionów ludzi w Polsce, którzy żyją z własnej pracy, prowadzą dziś przedsiębiorstwa i sprzedają swoje produkty. Sprzedają produkty, ale nałożone mają być na nich ograniczenia, które spowodują, że sprzedaż tych produktów po prostu nie będzie możliwa. Między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy. Marian Kowalski, kiedy czyta się te ustalenia, no to nie są rzeczy, to są rzeczy, o których w zasadzie wiemy, ale kiedy czytamy ludzi, którzy zajmują się naukowo sprawami dotyczącymi rolnictwa, którzy wskazują na radykalny spadek opłacalności, bo to się wszystko do tego w gruncie rzeczy sprowadza, witamy Cezarego Gmyza, i jednocześnie słyszymy z ust polskich polityków, no tak jak z ust Szymona Hołowni, tak jak z ust polityków lewicy, tak jak z ust Rafała Trzaskowskiego, że to trzeba realizować, no bo to jest ambitna polityka, choć może tam w szczegółach coś się nie zgadzało. Rafał Trzaskowski mówi teraz na konwencji nagle, że może tam coś trzeba pozmieniać. Co sobie myśli na ten temat Marian Kowalski? No, co ja myślę tak naprawdę, to nie powiem, bo o tej porze nie wolno wyrażać się wprost. Trzeba więc używać języka odpowiedniego do pory i do sytuacji. No i my Polacy doskonale wiemy, że rozmaite zbrodnicze ideologie w Polsce były wprowadzane w życie pod jakimś pretekstem. No, ten pretekst w czasach dominacji rosyjskich komunistów to był taki, że trzeba poprawić los ludu pracującego miast i wsi. Rzecz jasna, to nie miało nic wspólnego z tym, bo chodziło o dominację polityczną Związku Radzieckiego w świecie, koniec kropka. I to było takie wygodne alibi. Potem, jak się okazało, że sami robotnicy i chłopi zresztą, tak to wówczas nazywano klasę posiadającą ziemię, połapali się, że to jest wbrew ich interesom, no to ten system sowiecki się zawalił, koniec kropka. Nie było podkładki ideologicznej,
i zbankrutowali także ekonomicznie. Teraz to całe towarzystwo, czyli bezczelne próżniaki, cała ta lewica to są ludzie, którzy chcą żyć ponad stan, lepiej niż reszta towarzystwa, a nie mają ani kwalifikacji moralnych, ani intelektualnych, ani żadnych innych, żeby rządzić. Więc wymyślają ideologie, które wprowadzają rozmaitymi metodami, żeby być tą nową arystokracją. To ich interesuje. Zwróćcie Państwo uwagę, że ci cudowni prawnicy z tytułami naukowymi zasiadający w obecnym rządzie pod Bodnarem, no to są ludzie, którzy do tej pory bujali w obłokach, nie mają żadnych realnych. Więc takie banialuki jak ta walka o klimat, no to jest im niezbędna do życia, żeby się wozić limuzynami na nasz koszt. Takich patałachów w świecie jest więcej, zwłaszcza w Europie, bo ta cała banda, grupa trzymająca władzę w Europie to takie same zwykłe śmierdzące lenie i tumany jak ci nasi, więc potrzebują alibi. Opowiadają bzdury. Chiny i Rosja produkują blisko 40% dwutlenku węgla na świecie. Blisko 40%. Prawda? Europa cała to tam 7-8 dwutlenku węgla. Niemcy w tym całym interesie 3 razy więcej niż Polska, ale to my mamy dostać najwięcej z tego tytułu kar. Zresztą te tumany nie wiedzą nawet, ile jest dwutlenku węgla w powietrzu i przypomnę, że bez dwutlenku węgla no, życie na świecie było po prostu niemożliwe, zwłaszcza roślin, za tym idzie i zwierząt. Dwutlenku węgla w powietrzu jest tyle, co alkoholu w bananach. Ale nie słyszałem, żeby ktoś po zjedzeniu bananów trafił na izbę wytrzeźwień. Więc wiemy doskonale, na czym ten wszyscy kretynizm lewacki polega. No, tu oburzą się natychmiast wszyscy ci, którzy mówią, że faktycznie istnieje ryzyko, że planeta spłonie. Przepraszam, droga reżyserko, czy my posiadamy, bo powinniśmy posiadać, to zdaje się dzisiaj nad ranem już robiło i wczoraj wieczorem furorę w mediach społecznościowych, przerwanie koncertów w Filharmonii Narodowej przez ekipę, która uznała, że planeta płonie i że koniecznie trzeba poinformować tych, którzy biorą udział w koncercie w Filharmonii Narodowej. To znajdźmy, poproszę, pokażmy to za chwilę, bo to jednak warto pokazywać. Choć ja wiem, że to jest robione po to, żeby właśnie to pokazywać, ale mimo wszystko uważam, że należy zwracać na to uwagę, bo to wszystko jest szaleństwo, w którym chodzi po prostu o robienie ludziom wody z mózgu. Spytam Cezarego, panią Aleksandrę, spytam o to za chwilę, ale Cezarego Gmyza spytam o to, czego się spodziewają Niemcy w tej chwili. No z naszych informacji wynika, że widzieliśmy już pierwsze nagrania, że pojawiają się w Berlinie kolejne informacje o protestach rolniczych. Jak to wygląda w samych Niemczech? Bo kiedy czytaliśmy dokumenty dotyczące postulatów niemieckich rolników, no to one może nie brzmią dokładnie identycznie jak postulaty rolników polskich, no ale też tam pojawia się jednoznaczne sformułowanie o zalewie rynku niemieckiego konkurencyjnymi towarami o niższej cenie spoza Unii Europejskiej. Tam jest jeszcze kilka innych postulatów dotyczących kontroli jakości również w restauracjach między innymi. Bardzo proszę, Cezary Gmyz. No, protesty rolnicze w Niemczech zostały wywołane rzeczywiście przez inne czynniki, dlatego że mamy do czynienia przede wszystkim z szukaniem oszczędności budżetowych przez rząd federalny i problem polega na tym, że te oszczędności są szukane właśnie u rolników, a między innymi zdecydowano się znieść dopłaty do paliw rolniczych oraz wprowadzić podatek na maszyny rolnicze, co jak szybko policzyli rolnicy niemieccy, będzie ich kosztowało około 18 tysięcy euro rocznie. Do tego oczywiście dochodzą koszty wprowadzania Zielonego Ładu i to jest coś, co również spędza sen z powiek niemieckim rolnikom, dlatego że niemieccy rolnicy prowadzą uprawy zdecydowanie inne niż Polacy. To są przede wszystkim gospodarstwa wielkohektarowe. U nas to są troszeczkę mniejsze areały niż w przypadku niemieckim. Tych dużych gospodarstw rolnych w Polsce wbrew pozorom, choć następuje komasacja gruntów, nie ma tak dużo. A dla Niemców to jest rzeczywiście realny problem. Realnym problemem też jest to, że te propozycje Unii Europejskiej, między innymi
darowania 4% gruntów, czy propozycje prowadzące de facto do wybijania na przykład stad bydła i trzody chlewnej, dlatego że też uważa się te hodowle za bardzo wysoko emisyjne i po prostu rolnicy obawiają się, że to będzie w nich uderzało w stopniu znacznie większym niż w inne grupy społeczne, ale też zwracają uwagę na to, że te propozycje w konsekwencji odbiją się na konsumentach, którzy będą musieli płacić wyższe ceny za żywność, no bo rolnik będzie musiał sobie jakoś zrekompensować straty, a to sposobem na rekompensatę tych strat będzie przenoszenie cen produktów rolnych oraz mięsa na konsumentów. Aleksandra Prorok, ta zastanawiająca dla mnie i bardzo ciekawa wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, cytowaliśmy ją przed chwilą, to jest wypowiedź z ostatnich dni, ale wcześniej przecież to Rafał Trzaskowski był tym politykiem, który ze sceny swojego własnego wydarzenia, swojego własnego eventu, tak to brzydko nazwijmy, mówił, że prowadzenie ambitnej polityki klimatycznej jest i będzie możliwe no w jego mieście, w mieście, którego jest prezydentem, tylko pod warunkiem, że Platforma Obywatelska rządzić będzie w kraju. No i dziś jest partią największą koalicji rządzącej. Mamy partię, która w ogóle w nazwie ma sprawy dotyczące polityki klimatycznej, Polska 2050. Mamy wypowiedzi polityki lewicy, polityków lewicy. Mamy wreszcie wypowiedzi polityków PSL, którzy z jednej strony mówią, że się dystansują od tego, no ale z drugiej strony, tak jak Czesław Siekierski, minister rolnictwa całkiem niedawno mówił, że w zasadzie ten polski, ten zielony, europejski zielony ład w polskim wydaniu może być dla polskich rolników opłacalny, no a z raportów, które tutaj cytowaliśmy, wynika, że będzie dokładnie odwrotnie. W naszym tutaj materiale na samym początku została przytoczona wypowiedź pana prezydenta Trzaskowskiego o hipokryzji. Ja na miejscu prezydenta Trzaskowskiego nie używałabym słowa hipokryzja, bo patrząc na to, co on obiecuje, chociażby Warszawie i warszawiakom, co obiecywał w 2018, co obiecuje teraz w kampanii samorządowej, to na jego miejscu bym nie używała słowa hipokryzja, bo jego działanie można nazwać właśnie taką hipokryzją. Ale pan prezydent Trzaskowski lubi zmieniać zdanie. To widać na wielu obszarach. Warszawa jest idealnym przykładem, bo on w zależności od sytuacji po prostu wybiera sobie przekaz, który będzie dla niego wygodniejszy. Ja bym tutaj przytoczyła jeszcze jedną jego wypowiedź. To znaczy on w niedawnym wywiadzie powiedział, że planeta się pali, planeta się kończy. Do tego mamy pana Hołownię, który mówi, że Zielony Ład nie jest taki zły. Mamy tutaj taki kolejny fantastyczny evencik w Filharmonii Narodowej. A to, przepraszam, panie Aleksandro, to bo tu informują mnie koledzy z reżyserki, że tę filharmonię mają. To jeżeli państwo są w tej chwili jeszcze przed wyjściem do pracy, jeśli państwo nie wiedzą, nie widzieli, proszę bardzo, tak wyglądało wydarzenie w Filharmonii Narodowej. Nie wiem, chyba trzeba powiedzieć, że proszę usiąść. Bardzo proszę. Jesteśmy ostatnim pokoleniem.
nie sądzę, żeby jakoś wcześniej, na wcześniejszych etapach swojej długiej kariery dyrygent otrzymał oklaski za to, za co otrzymał oklaski w trakcie tego protestu, czyli generalnie za wyrwanie tego transparentu. Kontynuuje Aleksandra Prorok, bardzo tak, proszę. Tak, ja może dodam tutaj taką bardzo osobisty komentarz do tego. Ja akurat jestem fanką muzyki klasycznej i do Filharmonii Narodowej dość często przychodzę i słucham muzyki klasycznej, więc dla mnie to jest podwójnie abstrakcyjne, wybór tego miejsca i gdybym tam siedziała na widowni, to byłabym bardzo mocno wkurzona, że ktoś mi zakłóca koncert muzyki klasycznej takimi bzdetami. Na szczęście jest jeszcze druga strona i odbiór społeczny z drugiej strony jest znacznie lepszy, bo odniosę się tutaj do protestu rolników z poprzedniego tygodnia i powiem tak, rozmawiałam z wieloma osobami mieszkającymi w Warszawie. I nie wszystkie mają poglądy konserwatywne, prawicowe i powiem tak, że poparcie protestów rolników jest naprawdę duże i cieszy mnie, że zrozumienie w społeczeństwie jest spore, bo większość osób no, nie ma takiego podejścia jak te dwie krzyczące panie. W ogóle to dla mnie jest abstrakcja, że kobiety wybierają taką formę protestu, robiąc z siebie, powiem tak bardzo dyplomatycznie, niezbyt inteligentne osoby, występując w taki sposób jeszcze w Filharmonii Narodowej z takimi transparentami, ale na szczęście jest też bardzo dużo zrozumienia w społeczeństwie i w Warszawie, jak trwał protest rolników, ja nie usłyszałam od żadnej osoby, że nie wiem, postulaty rolników są nieuzasadnione, że nie wiadomo, o co tym rolnikom chodzi, wręcz przeciwnie, społeczeństwo ma świadomość, że rolnicy walczą nie tylko w swojej sprawie, ale w sprawie nas wszystkich. Bo jeżeli zgodzimy się na rozwiązania w tym zakresie Zielonego Ładu, to faktycznie odbije się to na nas, na naszych portfelach, na tym, ile będziemy wydawać na żywność. I też tutaj przytoczę jakby drugi happening, znacznie lepszy moim zdaniem, czyli happening na meczu Legii. No właśnie, ja tak w tej chwili właśnie w telefon stukam, żeby odnaleźć, żeby upewnić się, jak ten transparent wyglądał tak, na meczu. Ten transparent, choć jesteśmy ze stolicy, to wspieramy was rolnicy. No właśnie. Ja osobiście też bardzo lubię te docinki na meczach Legii, na żylecie. I akurat ten transparent myślę, że pokazuje podejście większości społeczeństwa polskiego do tego, jakie jest poparcie rolników, bo naprawdę większość społeczeństwa uważa tak, protestujcie, bo protestujecie nie tylko w swojej sprawie, ale też w naszej. Wiele osób patrzy na rolników jak na przedsiębiorców. No oni walczą o swoje być albo nie być. Czy to są ludzie, którzy po prostu prowadzą swoje często, o właśnie, jesteśmy, to jest właśnie Legia i stadion w ten weekend. Tak, to w ten weekend? Tak patrzę w stronę Torbiana. Wydaje mi się, że tak. Chyba tak. Szanowni Państwo, o komentarz do spraw związanych z tym, że planeta, chociaż jak pokazaliśmy, to jeszcze może poproszę Cezarego Gmyza i Mariana Kowalskiego o komentarz do tego postulatu, że żądamy radykalnych inwestycji w transport publiczny. Ja zastanawiam się, jak to się ma do protestów przeciwko transportowi lotniczemu i na przykład budowie CPK, która związana jest z budową transportu publicznego kolejowego. Nie wiem, czy tu się wszystko do końca skleja, no ale to nie wiem, to może Cezary Gmyz. No i ja patrzyłem na te wydarzenia w Filharmonii z pewnego rodzaju rozbawieniem, ale oczywiście również z pewnego rodzaju nadzieją, bo jeżeli te panie są a ostatnim, no to jeszcze nie więcej rozmnażać, więc ta... Czarek, niestety musimy się domyślać, co mówisz, bo jakość transferu jest niezbyt dobra. Spróbujemy połączyć się jeszcze raz. Marian Kowalski, krótki komentarz i za chwilę rozmowa polityczna. No ja tak trochę patrzę z łezką w oku, bo takie sceny, gdy ktoś się wdrapywał na scenę w czasie
koncertu, to znane są z mojej kariery zawodowej, ale to na koncertach rockowych, hip-hopowych nam skakiwali ludzie i chcieli albo uścisnąć swojego idola, albo coś tam do mikrofonu, albo przynajmniej skoczyć w tłum. A teraz sięgnął ten obyczaj także filharmonii. Ja się dziwię, dlaczego te dwie panie nie skoczyły w tłum. Mogły ponieść konsekwencje. No do tego to doszło, to co było folklorem charakterystycznym dla muzyki, którą niektórzy nazywali rozrywkową albo młodzieżową, to teraz już no, poszło to aż tak daleko. Ale jeśli chodzi o transport publiczny, no to widocznie jakieś lobby producentów autobusów miejskich. Ja nie wiem, czy autobusów miejskich, tu byśmy musieli otworzyć długą debatę i dyskusję. Może autobusów miejskich pod warunkiem, że są zeroemisyjne dotyczą Zielonego Ładu i tak dalej. Jeszcze do tego wrócimy. Spokojnie, może nawet dzisiaj. Za chwilę wracamy.